Trudno powiedzieć, jak długo prezydent Radosław Witkowski dojrzewał do tej decyzji. Nominacja dla Mateusza Tyczyńskiego była trzymana w ścisłej tajemnicy. Dziękuję panu prezydentowi za zaufanie, natomiast obszar odpowiedzialności, która spocznie w moich rękach, jest bardzo duży. To są tak naprawdę dwa moduły. Ten moduł nadzoru nad tą częścią inwestycyjną, gdzie chciałbym postawić na partnerskie relacje z fachowcami, których zatrudniamy, czy to w MZDiK, czy w Wydziale Inwestycji, ale też na bardzo twardym nadzorze i kontroli. Mateusz Tyczyński obejmie również nadzór nad radomską kulturą, sportem, turystyką, promocją miasta oraz Biurem Informacji Prasowej i Publicznej. Zmiany ogłoszone przez Radosława Witkowskiego wejdą w życie od 1 czerwca. Zmiany wynikające z nowych zadań, z nowych wyzwań, jakie stoją przed miastem, przed nami jako społeczeństwem, związanymi z następstwami COVID-19, jak i również z tymi działaniami, które prowadziliśmy jeszcze przed okresem pandemii. Wydział Edukacji, którym od początku 2015 roku kierował Karol Semik, zostaje oddany w ręce Katarzyny Kalinowskiej. Wszystko w życiu przemija. Jest taka piosenka, jeden z hymnów Piwnicy pod Baranami, który zaczyna się słowami: przychodzimy, odchodzimy. Dziękuję, odchodzę. Karol Semik w magistracie pozostanie jeszcze przez 3 miesiące. Jak podkreśla, po odejściu nadal będzie służył radomskiej oświacie, ale w innym wymiarze.